Pyzana kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam na najnowszy film oto z tego łowiska. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Jesteśmy z Heniem, tak jak ostatnio. Heniu, kilka słów. Dzień dobry. No i jak? Myślę, że pogoda jest ładna. Podejrzewam, że powinniśmy dostać parę ładnych sztuk. Obiekt jest piękny, bo jest czyściutki, zadbany, po prostu zarybiony. Zarybiony. Jest dużo fajnych atrakcji, także warto, warto spędzić tutaj czas. No a więc Heniu, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No i zabieram się za wędkowanie. Jest na tą chwilę, który dzisiaj? 29 maja 2020. Jedna wędka, tgająca szczytówka. Nowy nabytek, czyli kosz z Prestona oraz sztyca Shimano Bassmaster AX 4,5 metra, która prawdopodobnie ma udźwigać rybę o ciężarze 7 kg, ale nie będziemy na koszu próbować. Krótka sztyca, tak aby ryby bezpiecznie odczepiać, wyjmować, wypuszczać. I tak się prezentuje nowa sztyca, którą mam nadzieję wypróbujemy. Mówię, 7 kg podnosi, ale czas zobaczy, jak to się w boju prezentuje. Wędka Shimano Bassmaster 13, 3,90 długość o wyrzucie 110 gram. Do tego założyłem dwójkę, szczytówkę miękką, 4000 kobratek. I tak się prezentuje sprzęt przy dzisiejszym wędkowaniu. Jedna wędeczka, tak jak mówiłem na wstępie. No i jedziemy, drodzy Państwo, w ten piątkowy piękny dzionek i zobaczymy, co nam dzisiaj ten wyjazd przyniesie. Dzisiaj, drodzy Państwo, przetestujemy nową mieszankę od Marcela, Marine Shellfish, inaczej skorupiaki, wszystko mączka na bazie skorupiaków, tak sama nazwa wskazuje, Marine Shellfish, więc tą mieszankę dzisiaj przygotuję i sam jestem ciekawy, co uda się na tym łowisku połowić. Oto na tą mieszankę, ten miks skomponowany od Marcela. Więc robimy trochę na trzy razy i zobaczymy, co i jak. Sypiemy. Zawartość. Pyłek, zobaczcie. Dużo na początek nie będziemy rozrabiać, ona urośnie. Ach, pięknie pachnie. Zobaczcie, tak to się prezentuje. I rozrobimy ją w likwidzie. Też od Marcela, czyli karp i zanęta marinę. Skorupiaki, oto z tym dodatkiem. I to teraz rozrobimy pomalutku, na trzy razy przetrzemy i będziemy używać w podajniku do metody. Aromat. I teraz na oko sypałem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pięknie pachnie, ale zobaczymy, czy da radę oto na tym łowisku, na tych rybkach przy nowej mieszance. Ziarna kukurydzy widzę. Pięknie się prezentuje ta zanęta. Dobrze,
na raz, niech dojdzie, damy jej 10-15 minut i jeszcze ją na dwa razy zrobimy, tak producent zamieścił na opakowaniu. Mieszankę dobrze pije. Zobaczcie, schnie, wypija miks, nasz płyn, ziarna, nie jest taka mała trakcja, widać kukurydzę, trochę konopi jakby zmielonych, ziaren, no i skorupiaki, no i zobaczymy, jeszcze raz, później domoczymy, na dwa razy delikatnie, damy mieszance trochę, nie tak szybko, pomalutku, powolutku. Mam jedną torebkę tylko na testowanie, to drodzy Państwo, trzeba ją jakoś wykorzystać na dwóch wypadach. Chyba że dzisiaj braknie, to się dorobi i na tą mieszankę będziemy wędkować. Zarzucona teraz taka jest w tej formie jak teraz. No i czekamy, ale tej damy więcej czasu i ją przetrzemy przez sito. Niech nam jeszcze dochodzi. Ok, a w międzyczasie już na nią wędkujemy. Założona przynęta i czekamy na branko. Pierwsza rybka na nową mieszankę. Zobaczymy co. Damy jej trochę nie za bardzo, ale idzie. I pracuje. Od razu efekt jest na nową mieszankę. Na nową mieszankę, wiesz, Heniu? Na nową mieszankę. Jeszcze ją nie przytarłem na raz. Testuję, Heniu. I drodzy Państwo, coś idzie. Prawdopodobnie będzie karaś. Coś nie dużego, wiesz? Zobacz, taki idzie. Widzisz? Albo karp. Ale to musi być drobny karp. Zobaczcie, jedziemy z tym koksem. Shimano nie pracuje. Się nie zdziwił, jak twój wymarzony jesiot ma. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem, nie widzę. Też nie widzę. Film ci kręci, czy nie? Kręci mi film cały czas. Kręcę, nagrywam. No. Nagrywam cały hol dla kochanych swoich widzów, którzy są ze mną na dobre i złe. Zobaczymy tylko co. Możemy. Karp. Karpik. Ale wsadź już go do wody. Miło, mały. Ale cieszy. Mały. Ale jest. Uważaj. Państwa. Ja uważam spokojnie. To jest ten właśnie rozmiar. I drodzy Państwo. 50 cm. Tak mówiłem, sztyce można otworzyć pa w tej pozycji, Heniu. Ja rozumiem. Dużo zabawy. O. I zobaczcie, drodzy widzowie, na 100%. Pierwsza rybka zaliczona na nową mieszankę. Zobaczcie. 52. Czyściutki karp. Tak. Czyściutki. I o to w tym wszystkim chodzi. Kość się sprawił, przynęta się sprawiła. Wagi na 100%. Dolna warga. I drodzy Państwo, oto taka rybka na mieszankę z Barcela. Polejemy. I pierwszy karp na nową mieszankę. 55. I oto w tym wszystkim chodzi. Dobrze, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Ok, drodzy Państwo, jeszcze widok pięknego karpia
na zanętę od Marcela Marine Sheldfish na mączkach skorupiaków. Rybka oczywiście nie inaczej wraca i po kość dorosłego i jest w pytkę. A więc coś wyprostowało. Od razu po rzucie jakiś drobiazg. Prawdopodobnie branie do brzegu było, ale zobaczymy tym razem, co jest. Na nową mieszankę, Heniu, od razu widzisz. Po minucie. Drodzy Państwo. Nie, to do tego nie satysfakcjonuje. Masz program. I druga ryba. Piękna welonka. Na nową mieszankę, więc rybkę szybko wypuszczamy. Zobaczcie. Piękna welonka i wędkujemy. Płyń po jakiegoś pięknego jesiotra, tak abym już tą rybę w tym sezonie w ogóle pierwsza w życiu zaliczył, więc przerzucamy zestaw. Czekamy, drodzy Państwo, wędkujemy na kolejne wskazanie i kolejną rybkę. Tam nad Kieleckimi Górami, jak to się mówi, ciemne chmury, ale widoki piękne. Nasze Świętokrzyskie Góry. I wędkujemy. Próbując złowić kolejną rybę na mieszankę, którą zaraz drugi raz domoczymy. Tak się prezentuje, już ładnie pije, ale jeszcze damy jej parę minut, tak aby idealnie była. Zobaczcie, ładnie już klei. Ta mieszanka na skorupiakach. Okay. Więc wędkujemy na nią dalej. Niech nam ściągnie do przynęty jakieś fajne rybki. Drodzy Państwo, po dwóch namoczeniach zanęta wygląda tak. Zobaczcie. Tak się prezentuje po drugim domoczeniu. Nasza mieszanka, zobaczcie, jest idealna. Idealna dla mnie, więc chyba trzeci raz już jej nie doprawię, bo widzicie, na nią po pierwszym razie nawet ryby skubią, a po drugim namoczeniu wygląda tak. Aby ładnie nam w wodzie się prezentowała. Przetrzemy ją. I zobaczcie, tak wygląda. Ziarna, grubsze frakcje, których nie będziemy wyrzucać. To będzie dobrym dodatkiem dla karpia, który będzie tam sobie ziarenka skubał w łowisku. I tak po przetarciu rupiaki mieszanka się prezentuje. Jeszcze próba na podajniku. Dociśniemy i ładnie klei. Zobaczcie. Mocniej dociśniemy, lepiej będzie kleiła. I tak tą mieszankę dzisiaj wykorzystujemy przy połowie tych rybek, które na razie nam biorą, czyli karpik,
karaś na mieszankę od Marcela. Sam byłem ciekawy, drodzy Państwo, jak to będzie się prezentowało, jak to będzie pachniało, wyglądało, ale super, super, super wyszło, aby tylko jeszcze rybki dopisały, więc testujemy, testujemy i testujemy tą naszą mieszankę na dzisiejszym wędkowaniu. OK. Jeszcze raz przetrę, tak, dla pewności. I już mamy 50 przetartą naszą mieszankę. I tak to się teraz prezentuje. Dużą foremkę damy. Mieszankę, na którą wędkujemy. Kulka większa. I tak prezentuje się. Zobaczcie, tak się prezentuje ta nasza mieszanka. OK. Zarzucamy miejsce klipowane. Ten odzający na drog takie gówno bierze, że nie wiadomo, co mi zacząć. OK. I tak mówię, czekamy, czekamy. Przetarte, doprawiona w likwidzie skarpia od Marcela i czekam na jakąś fajną rybkę. Dobrze, musiałem się rozebrać, bo trochę ciepło się zrobiło, drodzy Państwo. OK, tak aby mieli wszystko pod ręką. I wędkujemy, wędkujemy. Próbuję złowić coś fajnego. Polując na jesiotra. Czekam na jakieś fajne rybki, wiecie. Zmiana przynęt. Pod tą mieszankę próbuję różnych przynęt, rozwiązań. Na włosie nie skupiam się do wędkowania jedną przynętą, a różnymi, większymi, mniejszymi, śmierdzącymi. Więc tak chcę sobie jakąś przynętę wziąć, jakąś optymalną do dzisiejszego wędkowania, ale najpierw trzeba sprawdzić, na co najbardziej gryzie. Mieszanka się sprawdza, teraz tylko dobór odpowiedniej przynęty, tak żeby to wszystko było skomponowane razem, aby przynosiło jakieś fajne efekty. Więc czekamy dalej, dalej, dalej wędkując. Ten piękny piątkowy. Drodzy Państwo, Jazia trafił na kukurydzę. Tak. Ale widzisz, pierwsza rybka, ale cieszy, tak? To znaczy, no rybka jest rybką, po to przyjechaliśmy. Tak, i więc wypuszczamy rybkę. Pój po kość dorosłego. I Heniu też nie jest zerowy, wędkujemy dalej. U Henia rybka na co? Na kukurydzę. Na kukurydzę, drodzy Państwo. Druga rybka i Henio wędkuje dalej, druga rybka, piękna welonka. Nie dostaną już kukurydzy, Henio mówi, więc wędkujemy dalej. Siedzi, widzicie, zmiana na małą przynętę i jest z powrotem jakaś rybka. Na nową mieszankę z Marcela. Ściągamy, zobaczymy tylko co. Pomalut. No Heniu może mi podebrać. I zobaczymy. Wiesz, tą sztycę długą kupiłem na Połaniec, bo tam to złamałem, wiesz. Tam jest właśnie wysoki brzeg. Tak, 4,5 metra to akurat. No karpik czy znowu, bo tak idzie jak... Może być karpik. No ale mniejszy chyba. Zdejmuje, no fajnie, nie? Fajnie, fajnie. Żeby już... No fajna, fajna. Kosz nowy, sztyca nowa, wiesz, 7 kilo podniesie, to wiesz. Nie, no jest fajne, fajnie sprawa. No karpik może być. To jest karpik. Zobaczcie, drodzy Państwo, odbija jeszcze.
powolutku, pomalutku. Karpiolek. Halwo? Jesiotr? Słucham? Jesiotr? Jesiotr! Jest! Ale jeszcze ryba nie zaliczona. Ale malusi. Ale jaki by nie był. Już jest. I ryba zaliczona. Ładnie się cieszę, drodzy Państwo. Gratuluję. Dziękuję. To drodzy Państwo, moja wymarzona ryba. Moja wymarzona ryba. Zresztą obiecałem dzisiaj, że złapiesz. I nie. Drodzy Państwo, wymarzony, nieduży. I jest. Jest, drodzy Państwo. Pierwszy w życiu jesiotr, dolna warga, zobaczcie, i rybkę odczepiamy, zrobimy jakieś pamiątkowe zdjęcie. Rybka ma od 20 do 87, 10, 20, 30, 40, 50, 67, tak? Tak. 67, ale cieszę. Nie wiecie, jak się cieszę, drodzy proszę, widzowie. Trzymaj, przytrzymaj. Okej. Okay. Pomalutku, powolutku. Nie wiecie, jak się cieszę, bo pierwsza w życiu, czyli jesiotr. Płyń, byku, po kość dorosłego. Płyń. Okej. Okay. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. Kto jest cierpliwy, zawsze się doczeka, drodzy Państwo. I o to w tym wszystkim chodzi. Płoć. Nie, zobacz, jaki wyskór. Płoć jest, płot. Zobacz. Tak, tak, tak. Tak jak, to jest płotka na truskawkę. Zobaczcie, płotka, taka ładna nawet płotka uchenia, której zwracamy wolność. Po moim jesiotrze. No i płoć, płoć, ładna płoć, po moim siostrze. My wędkujemy dalej. Siedzi coś niedużego, wyprostowało zestaw. Zobaczymy, drodzy Państwo, co. A coś niedużego widać po kiju, zobaczcie. Podajnik jest mały, 35 gram. To na przemian biorą rybki większe z mniejszymi. Ale zabawa jest na nową mieszankę. No i to cieszy, to cieszy. Najważniejsze, że coś się dzieje. A coś małego tym razem. Co mamy? Karasia. Bączek. Płyń, byku, po kość dorosłego. Przerzucamy zestaw. Okej. Zobaczymy, co ta przynęta przyniesie nam. Zanęta. Mieszanka. I tak to się prezentuje. Ok. Zarzucamy zestaw. Do klipa. I czekając na jakąś rybkę. Ok. Czekamy teraz, co ta przynęta nam przyniesie z tą mieszanką. Siedzi coś w końcu. Zobaczymy tym razem, co.
Dobrze, ty masz łapę. Drodzy Państwo, coś jest, zobaczymy. Chodź, bierzesz, tylko co? Proszę Cię. Mogę Ci odbierać. Bo na nie wiem, co to jest, nie wiem. Ale ładnie idzie, wiesz? No to może być to samo, co miałeś. Jesiot może być, no. Może być. Ale przynętę na żółtą założyłem teraz, wcześniej wziął na różową. One lubią wynalazki. Też nie powiedziane, że nie amur, kuźwa. To nie brzydkie słowo, kuźwa. Chodzi prawo w lewo. Może być jesiot, może być kar. Amur na pewno nie, bo już biskaczał. Chodzi, prowadza go z prawo na lewo. Bardzo dobrze. Karaś to na pewno nie jest. Nie, za mocno pompuje. Po to tu przyjechałeś, żeby połapać konkretnie. Nie, sprawdzić mieszankę, nie? Też na rybach jakiś. Sami Państwo widzicie. Ja już nie chcę wyrwać mu z gęby, bo wiesz, te ryby niektóre na komercjach to takie, jak ja oglądam te filmy na YouTubie, to w ogóle gęby nie mają, powyrywane te usta, wiesz. To ludzie nie umieją łapać. Tak, haki wielkie, szybkie hole. Bije, bije. O, wywaliło się. Tam to był amur. A u mnie co jest? Nie wiadomo, amur na pewno nie, bo już skakał. Może być jesiot, a może być kar. Ja stawiam chyba na jesiotra, wiesz? Pompuje, nie? Tu jest przy brzegu. Może być duży kar też. Nie widzę, tu jest. A jesiotr. Jesiot, tak? Jesiotr, prawdopodobnie pod ogon widziałem. No, to będzie już większy jak tamten. Pomalutku, pomalutku. Nie na siłę. Karp. To jest karp. No, wcale nie duży. A to jest właśnie karaś, nie karp. Ma wąchy czy nie? Karaś. Jeśli wąchy, to karp, a jeśli nie, to karaś. Karp. 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 Karp, ale to jest ten inny rodzaj karpia. Tak. Rzuć na matę. Dziękuję Ci, Heniu. Skorupiaki dają radę. Okej. Okay. I pokaż ten wzór. Ale zobacz, pa. Widzisz? Już był zakuty. Rybka. Drodzy Państwo, zaliczona od 50. No malutki. Malutki. 50, 95. No ale to jest inny rodzaj karpia. 45 centymetrów. 45 centymetrów. Zrób mi zdjęcie. Drodzy Państwo. Okej. Okay. Teraz rybkę wypuszczamy. Zobaczcie. Płyń. Jest w pytkę. Więc muszę mieszankę zaraz trochę domoczyć. Delikatnie, bo nam lekko przesycha. Ale dobrze klei, dobrze klei. Tak mówię, potrzebowała czasu, aby trochę dojść, po raz drugi domoczyć. Trzeciego domaczania nie było, więc dlatego teraz warto by było ją domoczyć, ale daje radę. Skorupiaki dają radę. Na karpiki, karasie i nawet jesiot się skusił, więc wędkujemy dalej. Zobaczymy, co nam przyniesie ta mieszanka dalej przy naszym wędkowaniu. Domoczymy na
naszą mieszankę. Pomalutku. Okej. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. I myślę, że będzie w porządku. Zobaczcie. Przy mocniejszym ubiciu mieszanka ładnie jest wyeksponowana. Więc niech teraz dalej dojdzie i dalej wędkujemy na tą mieszankę, którą testuję po raz pierwszy. I jutro może kolejny wypad z tą mieszanką, drugi test tej zanęty. Tym razem mamy jaś, mały jaś. Czy ładna płotka? Mamy ładną płotkę. Drodzy Państwo, ładna płotka. Heniu, ja mam płotkę. No to miło. Ładna płoć. To takie jakby brały kurwa na dziko. To by było piękne. Płyń. Ale tutaj przyjechaliśmy po lepsze. Okej. Więc przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Jest rybka. Jeszcze nie, rybka będzie jak ją wyjdzie. No ale mówię, już wiesz, fajnie. Już coś fajnego. Okej. Zobaczymy tylko co tym razem, więc ściągamy. Powiem Ci, Heniu, że ta zanęta daje radę, bo widzę to przy Twoich rybkach. Daje radę. Teraz różowy kolor. Po mnie chodzi? No bije, tak wiesz, karaś to nie będzie. Na karpik. Karpik albo znów jesiot. O, widzisz, odbija. Widziałeś, jak się kij wygiął? Dobrze. Okej. Stanę tu. Pomalutku, nie ma co się, drodzy Państwo, spieszyć, dlatego że szkoda ryb, nie będziemy im wyrywać, bo po prostu to jest coś takiego, jakby kobieta, co kolczyki nosi, jakby podejść do niej i szarpnąć mocno za kolczyka, to przecież dziurę jej zrobimy, wyrwiemy. I tak samo jest z rybami, więc lepiej trzeba ją zmęczyć. Nawet jak jest niewielka, tak aby łowiąc na plecionki, na haki, nie powyrywać im. A zabawa jakaś jest, jak widzicie sami. Łowienie z marszu, jedna wędka, dgająca szczytówka. Bez nęcenia, bo na tym łowisku nie wolno nęcić. Jakaś zabawa jest. Karp albo jesień. Nie widzę, naprawdę nie jest dużo, ale wiesz, ja tak kije zmieniam ostatnio, raz wędkuję tymi, raz tymi, to wiesz, ciężko mi powiedzieć. Jeszcze teraz miększa szczytówka. Żeby karasz być ładny, tak samo. Ale raczej nie. Wybiera, bije. Karasz chyba to nie będzie. Ciężko powiedzieć, bo to jest wszystko, każda ryba. Weźmiemy ją bokiem, tylko zobaczymy, co brudna woda jest, to nie widać. Ja nie wiem, gdzie żyłka idzie. Brudna z opadów. Zmywa wszystko. No weźmiemy go do góry. Karpik.
I kolejna rybka zaliczona. I tak, drodzy Państwo, jak to widzicie, kolejna za czym, tylko czy czysty jest? Ładny, czysty. Czysty karpik. Więc zrobimy mu foteczkę. Rybka od 50. Też nieduży. No, 95. 45 cm. 45. No ale cieszy, drodzy Państwo. Więc nawet mu nie będziemy robić fotki. Tak. No przetrącony jest, widać. Tak jest. Więc nie męczymy już rybki, zobaczcie. Ogon uszkodzony i taki 45 cm karpik płynie, odpływaj. I jest pięknie, jeszcze raz pięknie w pytkę. Trzeci karpik, łowienie z marszu i zanęta od Marcela Shellfish, inaczej skorpiaki. Drodzy Państwo, jeszcze pół godziny mamy wędkowania. Ja już pomału będę chował rzeczy. Sztyca się sprawdziła. Więc już złożę Shimano Bassmaster AX 450 długość. I tak się prezentuje ta nasza sztyca, która dała dzisiaj radę. Więc pomału chowamy. Krótka część. Kosz z Prestona maczowy. 50. I to najnowszy nabytek. Który spisał się przy połowie tych niedużych karpików jeziotra. Więc pomału pakuje się i zobaczymy, co uda jeszcze się złowić przez te pół godziny, które nam zostało wędkowania. Haniu! Na samura, kurwa, nie się zbliżeli. Już? Zawsze się. Już, a widzisz, to wiele kwaśnie się sprzedaje. To nie jest, ja się pomogę. Ma dużą rybę. Piękną rybę. I tak odjechało. Ale masz poważną rybę. I teraz ryba na zakończenie. Na zakończenie. Tak powiedziałem, pół godziny, ja już podbierak zdjąłem i mamy rybę na zakończenie. Heniu ma swój podbierak. I na koniec będę musiał go umyć. Na koniec będzie musiał go umoczyć. Ciekawe co? Coś dużego. Może być duży jesiot, a może być karpichu fajny. No jest, cały dzień punktowo nęciłem. No tylko jeszcze jest kwestia wyholowania go, nie? Dałem mu czas. A może to nie jest, bo by tu salta strzelał. Nie, to karp chyba był. Bo odjechał, widziałeś jak jechał. Duży karp, albo duży jesiot. Pomału. Nie daj mu wejść tylko tam w koryto do tej. Ja muszę go ściągnąć, bo on daleko jest. No to ściągaj pomału. Bo tam ma zaczepy. To chyba jest jesiot, bo muruje. Te dziewiątki co łapałem, to też murowały. Karpy dziewięciokilowe. O, odjeżdża. Ale go trzymam. Pompujemy. Pompuj. Machaj wędą. To i ryby będą. No i zakończenie dnia. No tylko jeszcze trzeba, wiesz. Wyjąć. To nie jest sztuka złowić kruka. No nie. Sztuka na glizdę złowić. I. Tak, tak. On przy brzegu może chodzić. On jest bardzo daleko. Bo dużo mi wybrał żyłki. On się nie wpakował ci właśnie w korzeniu, w karcie. Ale ja już go biorę blisko.
To jest poważna ryba, to nie jest mała. Puścił, tylko nie wiem, czy nie spas podajnika. Nie, poszedł do góry, dobry. Bo murował. Murował bardzo na dnie, teraz go czuję. Może być ładny jesiot, ale stawiam na karpie od rzeki. Ale widziałeś, ile wybrał żółki, jak szedł? No wybrał, no też widziałem. I słyszałem. No. O, znów. Ale on się zmęczy. Powoli. Na kiju zmęczy się. O, mało, mamy czas. Mamy czas. Wiesz co, miło by było go wyciągnąć. Chociaż zobaczyć, co to jest. Nie klekotaj, tylko ciągnij pomału. No ciągnę, nie? Pomału. Hamulec masz ustawiony. Węda też jest ładna, elastyczna. Tylko żeby w twoje nie weszedł, bo idzie tam. I to pościąga na jej. Dobrze idzie. Już go widzę. Ale jest daleko. Dobrze. Jeszcze ściągnij go trochę. Widzi jak jest daleko. Widzi jak jest daleko? No widzę jak jest. A nie popuszczaj nikt nigdy. Ale uspokoił się, wiesz? Na razie się uspokoił. Tylko idzie w twoje wędki. Ściągnięta jest jedna, a tamta jest dalej rzucona. Idzie to idzie. Zaraz ściągnę i się pójdzie. Spokojnie. Na czas. Konkretnie. I o to chodziło. Podsumowanie dnia. Konkretnie. Zatoczenie. Nie ciągnij na siłę, pomału. Widzisz, twoją żyłkę ściągam. Tak, czyjąś żyłkę. O, bracie. Może być problem. Może być problem. Podajnik jest u góry, a ryby nie ma. Ryba jest na dole. Może być problem, ale schodzi. No ale ta mi podbierze z tamtej strony. Dobrze, ciągnij mnie pomalę. Ja mam pole manewru. To będzie karpicho. To nie mało. Do mnie idzie. Ja bym nie widział. Na czym to polega? To jest karp. No daj Ci Boże dużego dziesiątka. To są i takie. Chyba jesiot będzie, wiesz? Nie mam naprawdę pierwszego dzisiaj w życiu złowiłem, ale na karpia mi to nie wygląda. Idzie w drugą stronę znów. To już salta powinien kręcić. Idzie w twoją stronę znów tam. Dobrze, no to
Bo ja wiem przecież... Nie... damy radę, spokojnie. Nie na siłę. Haczyk jest mały, nie? No dobrze. Bo to małe przynęty, to małe haczyki. Mówię, nie na siłę. No widzisz co? Nic nie widzę. Karp. Ładne karpiki. Skrątka co najmniej. Zostani u siebie tu, no. Tu chodź do mnie. Dobrze, 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 ja już będę widział. Wracam. Nie na siłę. Ładnie tak. Patrz, odjeżdża jeszcze. Niech odjeżdża, no to przecież on żyje. Walczy. O życie. Dokładnie. Ładnie jest. To już jest ładnie. Nie ciągnie jak na wariata. Wow. No się zachuje się powietrze. To piękny kot. Ale kurwa. No już nasz jest. Tak, on już jest zmęczony, ale spokojnie. Na samym brzegu może sajfu strzelić i do widzenia. Duży jest. To jest duży kot. Jesteś. Jest pięknie, drodzy Państwo, i oto tym miłym akcentem zważymy go. Zważymy. Bo ja mam wagę. Proszę Państwa, drodzy Państwo, warto byłoby o takie ryby przyjechać. To jest dziewiątka. A minimalnie tylko bym zbliżował. I do widzenia. Tak, no dlatego musiałem go trzymać. Zobacz, jaki pysk ma tak samo poszarpany. Zobaczcie, przecież. Drodzy Państwo, jak wędkarze tutaj... To są... To jest, no po prostu... Chamstwo. A ja... Ale piękny. Zobaczcie, drodzy Państwo, mały haczyk, drobna przynęta. Ale śliczny. Rzuć go tu, zmierzymy. Zaraz mu się poplątał, siatki nie powie. Piękny, nie? No śliczny jest. Mały się. I o to w tym wszystkim... Chodziło. Chodziło rybka. Rybkę zmierzymy, zważymy o 40, 110, 108, o 40, 108, 70 cm. Jest tara, 0, zważymy go. Śliczny. Nie, to musi za dwa, bo tak to... Dziewięć? Nie. Ile? 6,5. No, 6,5. 6,5 kilo, drodzy Państwo, wytarowane. Okej. Okej, drodzy Państwo, 6,5 kg i to była ryba z dzisiejszej imprezy, z dnia na przynętę, mały damblesik, a zanęta była od Marcela, na którą się skusiła taka rybka. Zobaczcie. Dotleń go trochę do przodu tu.
kurzgę. Odbija. Kurzgę. Wymęczyłem go trochę, nie? Ale to daj mu już spokój. Okej. Puść go, no pójdzie. On sam odpłynie. Do przodu, do tyłu i do przodu i puszczę. Poszedł. No jest, pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. A więc wypad zaliczony. Heniu, dziękuję ci za wspólne wędkowanie. No i zbieramy się na Kielce. Karpik jakiś dopisały, się na filmie tak wyszło. A więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, wciąż że jesteście ze mną na dobre i na złe. I do następnego. Siema, pyza, narka.